Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Hop, hop. I wszyscy z poczekalni trafiają już do pokoju. Dzień dobry. Czy mnie widać i słychać? Dobry wieczór. No tak, już prawie wieczór, chociaż jeszcze całkiem jasno. I to właśnie są uroki wiosny. Cześć, cześć, witam was wszystkich. No właśnie, czy u Was też dzisiaj słonecznie? Powiedzcie, że tak. Tak, Karolina mówi, że tak. Paulina pięknie. O, u Oli leje. Ale to pewnie tylko wiosenny deszcz, który pewnie zaraz przejdzie. W Sieradzu widać i słychać. Super. Katarzyna Polak, żar się leje z nieba. Wow, no ja już też widzę właśnie ludzi biegających w krótkich rękawkach, więc wiecie, jest 15 stopni w kwietniu, wszyscy chodzą w krótkich rękawkach, 15 stopni we wrześniu, wszyscy zakładają kurtki, bo zimno, więc no to w zależności od tego, jaką mamy porę roku. Międzychód, okej, witam. A powiedzcie, skąd jeszcze jesteście? Jakie miejscowości? Żary, o, witaj Beata, Pszczyna, Karolina, świetnie, Wrocław, wow, Mysłakowice, Kudowa-Zdrój, Białystok, świetnie, Inowrocław, Warszawa, Konin, w Koninie leje, na pewno za chwilę przestanie, Poznań, Zachodniopomorskie, Poznań, świetnie, Graszka, Częstochowa, Radlin, Mielec, słoneczko, pięknie, no widzicie, myślę, że już wszyscy są po spacerach. Olsztyn, cześć Karolina. Słuchajcie, wszyscy już po spacerach, pewnie po kolacji. No więc czas na webinar. Wiadomo, mistrzowie kodowania zaczynają nowy cykl webinarów. Witaj Wiesławo z Pszczyny. Nowy cykl webinarów pod tytułem Makersi. Jest to nowa formuła, to znaczy webinary są w zasadzie tą samą formułą przekazu różnych nowych, ciekawych informacji przez nas dla Was. Natomiast troszeczkę zmienimy formułę naszych, jakby i może tematykę naszych dotychczasowych działań i webinarów, bo zostaniemy trochę na polu technologii, trochę odejdziemy od programowania. Ale myślę, że ono też się gdzieś tutaj da radę zmieścić i trochę go będzie, ale bardziej pójdziemy w stronę działania. Witamy wszystkich, witaj Kasia również. Jak sama nazwa wskazuje, być może kojarzycie tę nazwę, Makersi pochodzi od angielskiego słowa make. Maker to jest ktoś, kto coś robi, ktoś tworzy, wytwarza. I dzisiaj będziemy właśnie, taki będzie trochę charakter też naszych takich właśnie spotkań najbliższych. Mamy przed sobą cztery spotkania, łącznie z dzisiejszym, czyli przed nami jeszcze trzy. I podczas tych spotkań właśnie będziemy działać, będziemy coś tworzyć, ponieważ w ostatnim czasie dostrzegliśmy bardzo dużą wartość właśnie tego typu zadań, działań uczniów, w których oni coś wytwarzają i łączą się w tym, zawierają się w tym różne aktywności, różne jakby dziedziny też nauki. Ale o tym za chwilę. Najpierw chciałabym jeszcze się za chwilę zatrzymać na sekundkę przy tych makersach, ponieważ Makersi bardzo mocno łączą się z takim hasłem Makerspace, czyli takim miejscem, gdzie coś robimy. Make znaczy robić, tworzyć, zrobić, wytwarzać, tak jak już mówiłam. Space natomiast to jest jakaś przestrzeń, jakieś miejsce. Tak więc Makerspace to będzie miejsce do działania. To słowo jest w zasadzie przywędrowało do nas ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ tam w szkołach i nie tylko, w różnych miejscach użyteczności publicznej
organizuje się tak zwane makerspaces, czyli takie miejsca, do których można przyjść i coś zrobić. Nie tylko pod kątem technologicznym. Za chwilę się przekonacie, jak mogą wyglądać takie makerspaces. Przygotowałam dla Was kilka przykładów, żeby Wam pokazać i trochę przybliżyć jakby ideę tworzenia takich miejsc. No więc makerspace przede wszystkim to jakiś taki kącik, trochę to przypomina kącik takiego Adama Słodowego, prawda? Gdzie mamy różne narzędzia, różne materiały, wiecie, generalnie śmieci, tak? Być może ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem zbieraczem śmieci wszelakich. Zbieram naprawdę różne dziwne rzeczy. Nie chodzę po śmietnikach, ale czasem jak gdzieś tam jestem, to oglądam różne rzeczy, które ktoś chciałby wyrzucić i patrzę na nie pod tym kątem, że a może coś można by było z tego wyczarować, czyli tak zwany też upcycling. Upcycling jest w ogóle też bardzo modny w Niemczech, gdzie Niemcy bardzo często wykorzystują rzeczy, które generalnie już się zużyły, można byłoby wyrzucić, oni je przerabiają na nowo. Na przykład z palet robią jakieś ławki, siedzenia, wiecie, albo na przykład z opon jakieś takie tam ogródkowe aranżacje. No więc, tak jak widzicie, w tym miejscu tutaj jest zgromadzonych bardzo dużo różnych przydatnych rzeczy. Charakterystyczne dla takiego makerspace'a są miejsca wyznaczone do siedzenia, do jakiejś blaty, przy których zbierają się dzieciaki, mogą wspólnie działać. Nie muszą tam być krzesła, ale oczywiście często są, chociaż tak jak może zauważyliście podczas pracy z waszymi dzieciakami, te dzieciaki często przemieszczają się, prawda? Więc takie tradycyjne ustawienie ławek w naszej klasie mogłoby się nie sprawdzić, ponieważ ciężko jest między nimi gdzieś tam przechodzić. Poza tym współpraca w dwóch osobach czasem, dwie osoby to czasem za mało, więc warto by było zrobić jakieś wyspy, ale znowu aranżowanie za każdym razem tej klasy na taki makerspace mógłby być utrudniony. Cześć Ewa, mógłby być utrudniony, więc warto byłoby na przykład w klasie wydzielić taki kącik, albo może w szkole na przykład znaleźć takie miejsce, żeby zorganizować taki makerspace. Kiedyś to były, wiecie, pamiętacie, pracownie ZPET-ów. Tam się chodziło i tam były maszyny, jakieś imadła, prawda, szafki z narzędziami, ze śrubokrętami i tak dalej. I tam właśnie przychodziło się na takie zajęcia i dłubało się, tak? Tak więc trochę to przypomina właśnie taką pracownię ZPET-u. Tutaj mamy na przykład, cześć Ania, witamy Ciebie. Tutaj mamy na przykład taki makerspace w bibliotece. Akurat tutaj chyba budują coś, nie wiem, z klocków, więc być może jest to jakiś warsztat zorganizowany. Tutaj popatrzcie, na przykład bardzo fajny makerspace, gdzie dzieciaki bawią się elektrycznością i budują zamknięte obwody, sprawiają, że żarówki zaczynają świecić. Bardzo ciekawe jest przygotowanie tych wszystkich elementów. Zobaczcie, to są wszystko proste rzeczy, które mamy nawet w domu, gdzieś tam w jakimś mini warsztacie, czyli jakieś takie koszyczki na baterie, kable tutaj takie jak na przykład przy Makey Makey, żarówki, i to jest wszystko przywiercone, przykręcone do jakichś takich drewnianych płytek i to wszystko łatwo potem gdzieś przechowywać i wykorzystywać do pracy. Naprawdę polecam, żeby pomyśleć o takim miejscu i zgromadzić tam trochę takich właśnie rzeczy do działania, bo to są zajęcia, które dzieciaki naprawdę uwielbiają. Uwierzcie mi, ktoś, kto organizował tego typu zajęcia, na pewno ze mną się zgodzi. Tutaj mamy taki makerspace z klockami Lego. Akurat tutaj mamy Mindstormy. Do tego świetnie też nadają się Lego Widu. A tutaj już na przykład zobaczcie coś, co ja dzisiaj też robiłam z moimi dzieciakami. Zwykły sprzęt, czy to jakieś stare DVD, czy tutaj chyba jest nawet
matko, jak to się nazywało? Boże, odtwarzacz VHS, prawda? Kaset VHS. Jak to się nazywało, słuchajcie? Ja już nawet nie pamiętam, jak to się nazywało. Czy ktoś pamięta? Wideo, aha, dobra, wideo, okej, okay. Magnetowid. O, właśnie, dzięki Mateusz. Tak, magnetowid. I zobaczcie, oni po prostu go rozkręcają, bo sprawdzają, co tam jest w środku. Widzicie, patrzeć na magnetowid nuda, ale jak się otworzy go i zobaczy, co jest w środku, a jeszcze jak się go otworzy tak sprytnie, że włoży się kasetę i będzie można zobaczyć, jak ona się tam otwierała i ta taśma przewijała, no to jest w ogóle szał, wiecie, dzieciaki naprawdę to uwielbiają. O tym, co robiłam dzisiaj z dzieciakami, to potem Wam jeszcze opowiem. Tutaj mamy jeszcze jakieś właśnie takie działania typu przykręć, coś rozkręć i tak dalej. Taki makerspace może być na przykład związany tylko z działalnością papierniczą, papierową, tak? Takie miejsce wyznaczone, gdzie jest dużo papierów, jest jakaś gilotyna, jakieś, nie wiem, laminaty, coś do wycinania, jakieś takie panczery, nożyczki, wiecie, artystyczne, miejsce, gdzie można robić origami, więc myślę, że tutaj jakby charakter takiego miejsca jest różnorodny. No i to, co wcześniej pokazywałam, klocki Lego, na przykład właśnie Lego Widu, które jest ostatnio bardzo popularne. Ja wiem, że w szkołach są te klocki i one często też wędrują między klasami, a może warto pomyśleć właśnie o wydzieleniu, czy to w bibliotece, czy w jakiejś sali takiego miejsca, gdzie to będzie dostępne i dzieciaki będą mogły wychodzić po prostu, nawet podczas przerwy, czy podczas jakichś tam innych wolnych chwil i po prostu będą się mogły tym bawić, bo ja wiem, że nauczyciele organizują zajęcia z Lego Widu, ale to też jest takie okazjonalne, prawda? Natomiast gdyby to było gdzieś w takim miejscu, gdzie one mogą przyjść i się tym bawić i doświadczać, to naprawdę byłaby to bardzo duża wartość. Taki bardziej znany makerspace znacie na pewno, jeżeli byliście w Centrum Nauki Kopernik, to tam właśnie jest taki makerspace. Nazywa się to Majsternia i tam też właśnie możemy czy to majsterkować, czy eksperymentować, doświadczać w różnych zakresach, czy to fizyki, czy chemii. Czy to może być na przykład właśnie jakieś budowanie, konstruowanie? Dostaje się taką instrukcję na wejściu, dostaje się taki boks i oczywiście trzeba usiąść przy dacie. O, tutaj widzicie jeszcze jakieś kuwety. Wszystko jest przygotowane do różnych warsztatów, więc jak tylko będziecie z dzieciakami, to zachęcam, bo naprawdę te warsztaty są mega fajne. Bardzo lubię szafę z programu dla dzieci Pan Robótka. Słyszałam o tym, nie widziałam, ale słyszałam, że jest właśnie bardzo fajne. Zapewne tak, muszę kiedyś to zrobić. Zobaczcie, i takie boksy od razu przygotowane. To jest w ogóle mega fajny pomysł, bo tak naprawdę w tych makerspace'ach warto pomyśleć o jakby przechowywaniu tego wszystkiego, bo wiecie, tych śrubek, jakichś śrubokrętów, bateryjek i tego wszystkiego przybywa i warto to dobrze rozplanować. Najlepsze to są, tak już myślę, że najfajniejsze są takie pudła przezroczyste, przez które w ogóle widać, co tam w środku jest, tak? Bo jeżeli mamy pudło zamknięte, to musimy je otworzyć. Jeżeli one leżą jeden nad drugim, to musimy wszystkie wyciągnąć, otworzyć każde i sprawdzić, co jest, chyba że dobrze to sobie opiszemy. Natomiast w takich pudełkach, jeżeli one są przezroczyste i nawet jeżeli stoją jedno na drugim, to wiemy, że o, tutaj jest to coś, co potrzebuję, to w tym momencie tylko zdejmuję i wybieram to, co mi jest potrzebne. Tak więc oczywiście urządzenie takiego miejsca jest też w pewnym sensie sztuką i logistycznie jest to ważne, żeby się w tym po prostu nie pogubić. Patrzcie, jaki system. To tak jak w jakimś takim warsztacie narzędziowym, jakiegoś takiego porządnego mechanika, który wszystko przechowuje w odpowiednich miejscach, jakieś szufladki, prawda, to w sklepach takich budowlanych można kupić na pewno za jakieś grosze. Tutaj na przykład fajnie jest to rozwiązane. Te płyty w ogóle z tymi dziurkami to jest też niezły patent, bo do tego można takie haczyki podoczepiać. No i oczywiście tu, zobaczcie, pozawieszać jakieś
wiaderka, w tych wiadrach wiadomo, tam jakieś materiały potrzebne do działania i tak dalej, więc tutaj ta aranżacja naprawdę też do mnie przemawia i bardzo mi się podoba. No i tutaj prawie jak warsztat, więc no tak jak mówię, no tych pomysłów jest bardzo dużo. Ja to wszystko znalazłam w sieci, więc jak poszperacie, to na pewno gdzieś tam coś uda Wam się znaleźć. Chciałam też jeszcze bardzo króciutko opowiedzieć Wam o pewnym miejscu w Polsce, innym niż Centrum Nauki Kopernik, a mianowicie o warsztacie miejskim w Gliwicach. Jeżeli ktoś mieszka blisko Gliwic, to zachęcam, żeby znaleźć na Facebooku warsztat miejski w Gliwicach i zapoznać się z ich ofertą. Oni organizują naprawdę świetne zajęcia dla społeczności lokalnej. Można tam pojechać. Mateusz, blisko mieszkasz? No właśnie, to jest szansa, żeby tam odwiedzić. I oni mają też te spotkania takie tematyczne. Na przykład ja kiedyś byłam na takim spotkaniu przedświątecznym, gdzie wyrabialiśmy różnego rodzaju pomoce, nie pomoce, tylko ozdoby świąteczne. Na przykład z puszek metalowych robiliśmy latarenki, gwoździem wybijaliśmy wzory i potem wkładało się do tego świeczkę i piękny lampion powstawał. Z patyczków drewnianych robiliśmy śnieżynki, no naprawdę cudawianki z origami i tak dalej, więc dużo, dużo fajnych pomysłów mają. Można zobaczyć na ich profilu facebookowym, jak się bawią, jak działają i warto do nich czasem zajrzeć. Jak może się nazywać taki makerspace? Bo często też słyszę właśnie, że zarzuty, żeby to nie nazywało się po angielsku, żeby wymyślić jakąś taką polską nazwę, więc może to być właśnie jakaś majsternia, majsterkownia, eksperymentatornia, warsztat szkolny, jakkolwiek to nazwiecie, tak będzie na pewno ciekawie i dobrze. I co jest nam potrzebne? Na pewno warto zrobić jakąś listę rzeczy potrzebnych, jaki kosztorys zrobić, no i plan działań, żeby przemyśleć te działania i zaplanować, co my chcemy tam robić tak naprawdę, bo ja myślę, że takie zorganizowanie tego tylko, ach, bo żeby było, czasem się mija z celem. Musi to być ktoś odpowiedzialny, kto zgromadzi materiały, wiecie, na przykład kupi, nie wiem, na fakturę rurki, taśmy jakieś, druciki i tak dalej, śrubokręty. Czasem można na przykład rodziców w jakiś sposób, o tutaj macie te materiały, rodziców jakoś zaprząc do tego, żeby pomogli zorganizować, jakby tam, nie wiem, każdy tato przyniósł po jednym śrubokręcie z domu, to myślę, że też można by było to jakoś w jakiś sposób łatwo zorganizować. No i jakie działania tam mogłyby się odbywać? No, na przykład Klub Młodego Odkrywcy, który jest organizowany przez Centrum Nauki Kopernik i można przystąpić do tego programu i właśnie organizować. Czy jest ktoś wśród nas, kto należy może do Klubu Młodego Odkrywcy i organizuje tego typu zajęcia? Napiszcie w komentarzu, jeżeli możecie. Nie, być może, że nie ma. Okej, no w każdym razie Klub Młodego Odkrywcy to bardzo fajny. Mateusz pisze, że był 2 lata temu w świecie techniki w Czechach, podobnego tylko w wielkich halach. I madła to karki i inne narzędzia warsztatowe. No właśnie, taki makerspace. No więc mamy tutaj właśnie pomysły tworzenia takich klubów młodych odkrywców. Można też na przykład wykorzystać scenariusze zawarte na stronie Uniwersytet Dzieci, scenariusze lekcji. Ja dokładnie nie pamiętam, jak ta strona brzmi, ale jak napiszecie Uniwersytet Dzieci, scenariusze lekcji, to na pewno tę stronę znajdziecie. I warto zgromadzić trochę pomysłów sobie na jakieś właśnie takie eksperymentowanie, jakieś działanie. Ja zebrałam na przykład trochę pomysłów na Padlecie. Zaraz Wam podrzucę ten Padlet, tylko go szybko tutaj odnajdę, bo zapomniałam o nim. I na tym Padlecie mam trochę pomysłów właśnie na eksperymenty z dzieciakami, bo to też jest taka fajna działka, którą lubię
I o, dzięki Katarzyna, scenariusze.edu.pl, właśnie, Beata też nam tutaj wpisała. A ja Wam wrzucam mój Padlet z tymi działaniami w zakresie eksperymentowania, ale jest jeszcze jedna strona, którą polecam szczególnie. Właściwie od tej strony to wszystko się zaczęło, to co robię, to co związane z takim właśnie, z taką nauką przez działania. Jest strona Toys from Trash chyba. Poczekajcie, Toys. Tak, Toys from Trash. Ja już wrzucam. Pomysłodawcą tej strony jest Arvind Gupta, który w Indiach organizuje zajęcia dla dzieci i tam dzieciaki robią zabawki ze śmieci. Ze słomek, z drucików, z gumek, z papieru, z jakichś takich przeróżnych rzeczy. I na tej stronie, którą ją Wam wrzuciłam, Agnieszko, Padlet jest wyżej w linku. Jeszcze chyba to nie zniknęło, powinno to działać. Słuchajcie, tutaj na tej stronie Arvinda jest cała masa fajnych rzeczy, które są, popatrzcie, podzielone też tematycznie. I można tutaj znaleźć na przykład właśnie coś z zakresu astronomii, czy jakiś tam początkujący biolog, latające zabawki, tak, czy takie kręcące się i tak dalej, i tak dalej. Są też zabawki wykorzystujące jakieś silniczki elektryczne i tak dalej. Naprawdę super rzeczy. Polecam szczególnie, bo powiem Wam, że ja zakochałam się w tej stronie, jak ją tylko zobaczyłam kilka lat temu i bardzo dużo działań z tej strony zrobiłam. Przy każdej zabawce jest wytłumaczone, co trzeba mieć. Czasem są PDF-y takie do pobrania, czasem są filmiki pokazujące, jak ta zabawka działa albo jak ją trzeba zrobić. Jest bardzo dużo zdjęć, więc nie trzeba znać tak naprawdę języka angielskiego, żeby zorientować się, o co chodzi i co tam trzeba w tym. Co tam trzeba zrobić? No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o Makerspace, bo to takie miejsce, które nas właśnie gromadzi w tym działaniu. My dzisiaj, jako makersi, będziemy się zajmować działaniem, ale zanim do tego przystąpimy, chciałabym, żebyście poznali jeszcze jedno słowo, jedno takie pojęcie, a mianowicie Steam. Steam również przywędrowało ze Stanów Zjednoczonych i w zasadzie to jest taki skrót od pierwszych liter słów nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Czym są zajęcia Steamowe? Zajęcia Steamowe mają taki charakter, że łączą ze sobą różne aktywności. Na przykład może to być połączenie aktywności naukowej z technologiczną i jeszcze ze sztuką. Czyli na przykład dzieciaki coś tworzą, jakąś sztukę, czyli no nie wiem, tworzą robota na przykład. I na przykład umieszczają w nich jakieś tam układy takie, które pozwalają na przykład, nie wiem, potem sterować tym robotem, tak? Więc są to takie zajęcia łączące ze sobą kilka aktywności. Ja na przykład robiłam takie zajęcia Steamowe z zakresu muzyki, gdzie dzieciaki tworzyły różnego rodzaju instrumenty. Wykorzystywaliśmy różne materiały, oczywiście to nie były tylko puszki wypełnione kaszą czy jakimiś innymi elementami, ale wrzucaliśmy tam różne materiały i uwaga, co potem robiliśmy? Wykorzystaliśmy takie urządzenie, które mierzyło decybele i sprawdzaliśmy, która puszka wydaje głośniejsze dźwięki. To było naprawdę niesamowite doświadczenie, a potem fajnie było, kiedy określiliśmy sobie, że na przykład puszka z kaszą manną była najcichsza, prawda? I w tym momencie, chyba taka wypełniona metalowymi śrubkami była najgłośniejsza. I potem zapytałam dzieciaki na przykład, jak myślicie, czy gdybyśmy teraz zagrali wszystkimi tymi puszkami, to czy one wydadzą jeszcze głośniejszy dźwięk niż ten najgłośniejszy wydawany przez tę puszkę z tymi metalowymi elementami.
No i oczywiście dzieciaki, jak myślicie, co one powiedziały? Powiedziały, że oczywiście, że będzie głośniej, tak? Wszystkie, skoro wszystkie będą hałasowały, to jakby te głośności się sumują i wtedy powstanie jakiś niewyobrażalny hałas. No było oczywiście inaczej, nie przekroczyliśmy tej bariery, więc tego progu, tego najgłośniejszego instrumentu. I to było bardzo fajne doświadczenie. Albo na przykład budowaliśmy mosty z różnych z klocków, z różnych materiałów, z gąbki i tak dalej. Sprawdzaliśmy, co jest wytrzymałe. Potem budowaliśmy filary do tych mostów. I budowaliśmy filary o podstawie kwadratu, trójkąta i koła. I sprawdzaliśmy, który filar jest bardziej wytrzymały. Oczywiście stawialiśmy na tym książki. Jak się domyślacie, najbardziej wytrzymały był filar o podstawie koła. I ku zaskoczeniu dzieciaków, te filary były w stanie, oczywiście filary były zrobione z papieru, to te filary były w stanie unieść tak dużą ilość książek, że one otwierały buzię ze zdumienia. Potem oczywiście myśmy ważyli sobie te książki, porównywaliśmy, przeliczaliśmy różne rzeczy, więc tutaj też była i matematyka, była też nauka, więc tutaj tych działań, im więcej działań takich połączonych, tym te zajęcia bardziej mają właśnie taki charakter steamowy. To są naprawdę świetne zajęcia, polecam Wam wszystkim. Można je znaleźć na Pinterestie. Jak wpiszecie na Pinterestie słowo Steam, to na 100% od razu dostaniecie efekty, jakby wyniki wyszukiwania pasujące do tego hasła. Jak jeszcze wpiszecie sobie na przykład Steam for Kids albo Steam dla dzieci, albo jak wpiszecie na przykład Steam Technology Activities, to też takie pod kątem technologii bardziej aktywności możecie przejrzeć, ale tego jest naprawdę tak dużo i tyle fajnych pomysłów, że ja myślę, że 3 lata edukacji wczesnoszkolnej nie wystarczą naprawdę, żeby robić wszystkie te pomysły, które tam się pojawiają. Oczywiście warto je przemyśleć i jakoś tak ułożyć tematycznie, ale na pewno będzie to fajna zabawa i na pewno wasze dzieciaki zyskają bardzo dużą taką i wiedzę, i umiejętności. A przede wszystkim, co jest też mega wartością w takich działaniach, to, że one współpracują. Tutaj w zasadzie chyba nawet nie ma miejsca na pracę w pojedynkę, bo bardzo często, jak dzieciaki coś konstruują, nie są w stanie same na przykład przytrzymać i zawiązać czegoś, więc oczekują pomocy kolegów i koleżanek, więc to jakby wymusza od razu współpracę. Oczywiście jest hałas, jest gwar, jest radość, są śmiechy, jest czasem płacz, bo czasem coś się zburzy i nie wychodzi, ale na pewno jest to świetna okazja do nauki i poznawania, i przede wszystkim to nie jest nudne, wiecie, to nie jest tak, że wypełniamy tylko kartę pracy, chociaż ja bardzo często do takich zajęć steamowych tworzę jakieś karty pracy. Jeżeli to są eksperymenty, to mamy na przykład kartę eksperymentu i na przykład wypisujemy sobie składniki, które potrzebne są do przeprowadzenia eksperymentu, przebieg. Na przykład zakładamy, co się wydarzy. Dzieciaki snują jakieś takie, wysuwają jakieś hipotezy, a potem sprawdzają i na przykład piszą, czy to, co przewidywali, sprawdziło się, czy jest tak faktycznie. Naprawdę świetne zajęcie, polecam. No i tak jak już pokazywałam, na Pinterestie jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc tutaj gdzieś wśród tych działań pojawiło się takie fajne działanie, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Możecie to zrobić już jutro, jeżeli tylko macie patyczki drewniane. Jeżeli gracie w Kabuma, to na pewno takie drewniane patyczki w klasie macie i możecie je wykorzystać. Idealne. Właśnie siedzę nad swoimi przydasiami, zastanawiam się, jaki Steam wymyślić na jutro. No cudownie, to słuchaj, Ada,
To pierwsze działanie takie steamowe możesz zrobić właśnie z patyczkami, a potem z tych patyczków możecie zbudować katapultę. Popatrz, ja robiłam katapulty, to też było świetne doświadczenie. Zaczęłam w ogóle od wynalazków Leonarda da Vinci. Jest w ogóle też taka aplikacja wynalazki Leonarda da Vinci. Na stronie są takie znaczniki do skanowania tabletem i one w takiej, jak to się nazywa, augmented reality, to jest, kurczę, zapomniałam jak to po polsku się nazywa, kto mi pomoże, AR, augmented reality, rzeczywistość, kurczę, zapomniałam, dobra, może mi się przypomni, w każdym razie to jest tak, że to rozszerzona rzeczywistość. Dzięki, Beata, właśnie. Że to pojawia się ten wynalazek, pokazuje, jak on działał i tak dalej. Ja właśnie z dzieciakami potem robiłam katapulty i robiłam też most według projektu Leonarda da Vinci. On też znajduje się w Centrum Nauki Kopernik, więc warto taki most zbudować z patyczków. No więc słuchajcie, uwaga. Najpierw wam pokażę film, na którym zobaczycie pewną reakcję, taką patyczkową reakcję. Jak jesteście gotowi, to uwaga, odtwarzam film. Mam nadzieję, że go będziecie widzieć. Puść. Dobra, to było bardzo krótkie. Puszczę jeszcze raz. Puść. Patrzcie, hop. O właśnie, zobaczcie, na początku widzicie, a kurczę, jak dam pauzę, to nie mogę zatrzymać, nie mogę zrobić stop klapki. W każdym razie Puść. widzicie, są ułożone patyczki, jak się je puści, to one tak jakby, nie wiem, wystrzelają tak w powietrze. To jest naprawdę super fajna rzecz. Mam nadzieję, że widzieliście ten film. Zaraz wrzucę wam tutaj link do niego. On znajduje się na moim kanale YouTube. Kurczę, niepotrzebnie sobie zamknęłam tutaj ten mój kanał, ale zaraz wam go już tutaj wrzucę. Dajcie mi sekundę, a dosłownie za chwilę będziecie mieć ten filmik. O, mam, dobra. Mam patyczkowa reakcja. Ctrl C. Dobra, już do was wracam. Hop. Wrzucam. Ciach. Trochę taki efekt domina. Dokładnie, Maria. Tak. Trochę takim. Jak dobrze, że mam patyczki. Właśnie. Super. I teraz uwaga, pokażę wam drugi film, na którym jest instrukcja, jak to wykonać. I teraz popatrzcie. Tu Hello przed boys and filmem girls możecie and sobie welcome to Hitler ściszyć. Kids Lab, making science Możecie super sobie fun and super ściszyć easy. ten Today we're going to show film. you how to make jumping sticks. Patrzcie. This is Jumping a sticks. really, really easy experiment. A kurczę, All you're going to nie mogę need wyłączyć is colored tutaj tego popsicle sticks. tej reklamy. Make Dobra, sure you've może got ona plenty zaraz to work zniknie. with. The first Patrzcie, step potrzebujemy is to lay one of your sticks patyczki. down, then to take Mamy another jeden and patyczek, lay it drugi over in an X shape. krzyżujemy. Then take a To jest third w stick zasadzie trochę and weave taki it moment, taki under the bardzo first stick trudny. and over the second. Op. The fourth stick needs to go under the I first stick następny musimy, and o over the właśnie, third pod spód wrzucić. in line Hop. with the second stick. Teraz patrzcie, The pomarańczowy trick idzie then is na simply to żółty, repeat ale this pod pattern, niebieski. going under then over. You'll see that each of the sticks starts to make a chain. There might be some I później points where kolejny. weaving it underneath the stick is quite hard, but be patient and you will get the hang of it. No właśnie, be patient, czyli You'll notice bądź that with some of the sticks, they're cierpliwy quite i tense and quite hard to próbuj, move. nie poddawaj This się. is important to how the experiment works. Jumping As you lay sticks through each other, you're creating potential energy. You can see that they're woven together quite tightly. And when you let go, the potential energy is released as kinetic energy. So this is what happens with just a few sticks. But what happens if you work with loads of them? Make sure you've got plenty of space and start to make your chain. Właśnie, pamiętajcie, że potrzebujecie dużą przestrzeń, więc możecie to robić na przykład na korytarzu Be szkolnym. patient, because Wrzucam this will wam take some tutaj time. link do tego filmiku. But it's worth it in the end.
As you're going I along, jak się już później dalej idzie, to widzicie, tego sticks. Końca nie trzeba trzymać. Zawsze musicie tylko trzymać to, co jest na samym początku, to znaczy na tym miejscu, gdzie dokładacie time, te patyczki. Tam trzeba nice, to mocno trzymać. My jeszcze zrobiliśmy z dzieciakami tak, że kładliśmy na tych patyczkach takie klocuszki, tak jak widzieliście tam na tym filmie, i później jak się puszczało, zobaczcie. And when you let go. No, puść. Hop. Wow, look at that! I one. When you ja slow myślę, it down, it's just a rainbow of color exploding into the air. Dokładnie. Ja myślę, że jak zrobicie to na korytarzu i zawołacie szkołę i zobaczą waszą patyczkową reakcję, to będzie wielkie wow i możecie być pewni, że inni też będą to chcieli i będą chcieli to robić. Do tworzenia łańcuchów. Dobra. No tak, dobra. To pierwsza rzecz, którą chciałam Wam dzisiaj zaprezentować. Oczywiście nie mogę jej z Wami zrobić, ponieważ mam tutaj na stole bardzo mało miejsca, a poza tym ja bym budowała, a Wy byście się nudzili, więc pozostawiam Wam to jako zadanie domowe i możecie to spróbować zrobić jutro ze swoimi uczniami w szkole. Natomiast dzisiaj chciałam Wam zaproponować zrobienie, wykonanie robotów. Zaproponuję Wam trzy warianty wykonania tych robotów. Jeden pokaże faktycznie, jak to się robi, jak to działa i z czego można go zrobić. O dwóch opowiem. Pierwszy to właśnie roboty z rozkręconych sprzętów. To, co Wam już tam wcześniej pokazywałam w tym makerspace'ie. Maria, podziwiałam Twojego robota. Aha, bo Maria widziała go w grupie. No tak, właśnie. Słuchajcie, przytargałam ze strychu stary komputer, już nieużywany. Dałam dzieciakom śrubokręty i mówiłam, proszę bardzo, spróbujcie to rozebrać. Spróbujcie to rozkręcić na jak najmniejsze części. No więc oczywiście na początku było wielkie wow, co jest w środku w tym komputerze. Na szczęście kiedyś jeszcze pamiętam, składałam swoje komputery, dokładałam pamięć, wymieniałam dysk, wiecie, kupowałam nowy CD-ROM, potem nagrywarkę, więc te wszystkie taśmy umiałam przyłączać i tak dalej, więc jakby trochę tych części ze środka komputera znałam, wiem, gdzie jest procesor na płycie głównej, bateria zasilająca, BIOS, taka, która pozwala pamiętać datę na przykład, tak, więc dobra, wiem, popisuję się teraz. No w każdym razie fajnie jest wiedzieć, jak nazywają się te elementy i powiedzieć o tym dzieciakom. No i oczywiście jak otworzyliśmy ten sprzęt, no to było wielkie wow, no i na początku to oglądaliśmy, potem zaczęliśmy sobie to powolutku rozbierać, więc możecie się domyślić, że to naprawdę były świetne działania. Oczywiście widać było, że chłopcy troszeczkę sprawniej posługują się tymi śrubokrętami, bo pewnie gdzieś tam z dziadkami czy z tatusiami majsterkują w tych garażach, ale były też dziewczynki, które były bardzo zainteresowane i też chciały odkręcać i na przykład chłopcy robili tak, że ten pierwszy skręt wykonywali, bo tam trzeba było, wiadomo, męskiej siły, a potem dziewczyny odkręcały resztę. Fajnym doświadczeniem było sprawdzenie, który śrubokręt przyciąga śrubki, czyli ma końcówkę taką magnetyczną. I dlaczego tak się dzieje? No oczywiście dlatego, żeby łatwo było wyciągnąć te maleńkie śrubeczki i żeby one nie wpadały gdzieś tam do środka, prawda? Więc to też była dosyć fajna zabawa. No i potem jak nam się udało wyciągnąć te rzeczy, no to oczywiście rozkręciliśmy dysk i zobaczyliśmy, jak on wygląda. No i to powiem Wam, ja też wcześniej nie widziałam na żywo dysku w środku, więc to też dla mnie było fajne doświadczenie. No i została nam taka piękna płyta główna, która mi podoba się najbardziej, bo oczywiście dla mnie najfajniejsze są te wszystkie maleńkie tutaj, wiecie, części, które chciałabym teraz pozyskać, no i niestety zapomniałam o lutownicy i nie próbowaliśmy jakby odłamywać te elementy z tej płyty głównej, ale no tak dobrze były przyspawane, znaczy nie przyspawane, tylko przylutowane,
że nie dało się ich po prostu i można było je uszkodzić, dlatego powiedziałam dzieciakom, że zostawimy sobie to na jutro, jutro przyniosę lutownicę, będziemy to odlutowywać. No i co z tego powstanie? Oczywiście powstaną z tego roboty. Z tych części, które nam się udało dzisiaj pozyskać, zrobiliśmy takiego małego Stefana, którego mam. O, uwaga, proszę bardzo. O, hop, hop, tutaj jest Stefan. O, tak wygląda. Ciach. Jak go skleiliśmy? Skleiliśmy go klejem na ciepło. Dzieciaki moje nauczyły się operować takim pistoletem na te mniejsze pałeczki klejowe, nie na duże, gdzieś tu je miałam, na takie małe pałeczki klejowe i radzą sobie, o właśnie tutaj mam, i radzą sobie z nimi bardzo, bardzo dobrze. Robimy tak, że w jednym miejscu stawiamy ten pistolet i na podstawce, one siedzą wokół i każdy, kto potrzebuje, przejmuje i naprawdę nie było jakichś takich sytuacji bardzo groźnych, więc bardzo fajnie sobie z tym radzą. Jutro na pewno będziemy... Ile lat mają dzieciaki? To są drugoklasiści. Drugoklasiści. Część poszło jako sześciolatki, część poszło jako siedmiolatki do szkoły, więc teraz mają 7-8 lat. No i właśnie jutro będziemy robić tego typu roboty. Jeżeli nie macie sprzętów, to idźcie gdzieś do, w szkole, to idźcie gdzieś do jakiegoś banku, jakiejś firmy i zapytajcie. Pewnie nie jeden z Was powie, Boże, a ja już wyrzuciłem ten mój stary komputer, a teraz by mi się przydał. Wiem, ja też tak mam, właśnie też się ostatnio, znaczy nie ostatnio, ale jakiś czas temu pozbyłam starego komputera, no i ale na szczęście w szkole był taki jeszcze jeden, który właśnie mogliśmy rozkręcić, więc na pewno jak zapytacie gdzieś w jakiejś firmie, to na 100% znajdzie się taki jeden stary komputer. Jak dzisiaj wrzuciłam post o tym właśnie na naszą grupę trenerską, to Basia Halska zapytała właśnie, czy nie chce jakiejś płyty głównych do tych robotów, bo ona właśnie chce posprzątać swój kantorek. Oczywiście znacie moją odpowiedź, ja powiedziałam, że tak, tak chcę, bo najfajniejsze właśnie są te wszystkie malutkie części, które będziemy pozyskiwać. Tak więc polecam tę zabawę. Oczywiście pojawiły się śmieszne komentarze typu uważaj, bo możesz dostać starą pralkę do rozkręcenia. Zresztą myślę, że też by było bardzo fajne doświadczenie rozkręcić taką pralkę. Ale jak macie właśnie, czy jakieś stare radio, czy chociaż w radio tam nie ma za dużo tych części, ale jakiś właśnie magnetowid, jakieś DVD, to można się pokusić o rozłożenie i zobaczenie, co jest w środku, czy nawet mikser jakiś popsuty. To jest naprawdę świetna nauka dla dzieciaków. No dobra, ale jeżeli nie macie tymczasowo jeszcze komputerów do rozkręcenia, a chcielibyście już na przykład zrobić z dzieciakami roboty, to uwaga, polecam roboty z rolki po papierze toaletowym. Taka rolka po papierze toaletowym może się zamienić, uwaga, w takie roboty. Hop, ciach, widzicie, jakie fajne. To są roboty, które wykonałam jako takie roboty pokazowe, ale moje dzieciaki później w klasie je robiły. Zrobiłam do nich, widziałam też na Pinterestie oczywiście i nie chciało mi się szukać, dzięki Maria, nie chciało mi się szukać tej karty takiej z tymi elementami, więc po prostu to narysowałam. I udostępniam Wam tutaj przez link tę kartę, wrzuciłam ją sobie na dysk i możecie ją pobrać wpisując w wyszukiwarkę adres go.gl/fwr1p7, ale zaraz jeszcze postaram się tutaj wrzucić ten link, poczekajcie chwilę, gdzie ja to mam, o właśnie mam tu, dobra, kopiuję, skopiowało się, okej. Okay. Zobaczymy, hop, jest, tak, o właśnie, dokładnie, dzięki Krzysztof za pomoc, właśnie to jest ten link, pod którym możecie pobrać sobie tę kartę, ale oczywiście Mateusz, ja wierzę, że Ty ze swoimi uczniami narysujecie
jeszcze fajniejsze części do tych robotów i wykorzystacie. Wystarczy je po prostu wydrukować na białej kartce, dać dzieciakom do wycięcia, albo tak naprawdę można poprosić, żeby narysowały same. Chociaż wiecie, że pierwszą mogą wykonać na przykład według wzoru, a potem już będą sobie tworzyły same. I co z tymi robotami? No na przykład można zagrać w Kodi Robi. Palec do góry, kto nie zna Kodi Robi. Chociaż nie, pewnie się nikt nie przyzna, jeżeli nie zna. Dobra, na pewno znacie Kodi Robi, ale ja Wam jeszcze wrzucę tutaj to Kodi Robi, bo poczekajcie, ja sobie tylko znajdę mój Padlet, na którym mam, o właśnie, Kodi Robi, instrukcja, otwórz w nowym oknie, o właśnie, Ctrl C, już do Was wracam. Słuchajcie, gra Kodi Robi polega na tym, że mamy planszę, mamy roboty i mamy karty. Karty wyglądają w ten sposób. Popatrzcie, już też Wam pokazuję. Karty mamy ze strzałkami. Te karty oznaczają, że robot idzie do przodu, przed siebie. Poruszamy się w przestrzeni, tak więc mamy ten ruch do przodu. Mamy obrót w lewo na żółtej karcie, a na czerwonej karcie mamy obrót w prawo. Gra polega na tym, żeby postawić takiego robota na planszy. Planszą jest taka kratownica, można ją zrobić z karteczek, z postitów, z takich małych, wiecie, kolorowych karteczek, 5 na 5. W jednym miejscu stawiamy jednego robota, w drugim drugiego robota i naszym zadaniem jest przemieszczać się tymi robotami według wylosowanych kart, układać dla nich skrypty i na przykład celem jest złapanie drugiego robota. Pod tym linkiem, który Wam wysłałam, macie instrukcję do tej gry i na pewno będzie to dla Was fajna przygoda, też właśnie z programowaniem, a każdy dzieciak jak sobie zrobi swojego własnego robota, to chętnie pewnie nim się pobawi i zagra w Kodi Robi. To już jest drugi robot. Teraz uwaga, za chwilę będzie trzeci. Właściwie, czy to jest robot? Czy poznajecie te dwie szalone istoty? Pewnie tak. Te dwie szalone istoty to ja i Karolina Żelazowska. Zdjęcia pochodzą z konferencji w Budapeszcie, konferencji skreczowej. Podczas tej konferencji odbyło się mnóstwo ciekawych warsztatów i my oczywiście szalałyśmy z Karoliną, biegałyśmy po tych warsztatach. Bardzo mocno przypadł nam do gustu warsztat, podczas którego robiliśmy takie oto stworki. Takie oto stworki. Wykorzystywaliśmy do tego diody, baterie i taką ciastolinę. To właściwie nie była też ciastolina, to była taka pianka, którą jak się formowało, to ona była bardzo miękka, a potem zastygała i coś jak modelina, tylko że modelinę trzeba wygotować. Piankolina. O, dzięki Katarzyna, świetnie. Ja czasem wiem, co mam użyć, a nie zawsze wiem, jak to się nazywa. No i właśnie to wykorzystałyśmy do stworzenia. Ja oczywiście zrobiłam takiego zwykłego sobie jakiegoś tam żuczka. Karolina musiała podnieść poprzeczkę, jak to Karolina, i zrobiła ważkę, tak? Natomiast Krzysztof zrobił takiego pięknego kwiatka. Krzysztofa tutaj na zdjęciu nie ma, ale wy wszyscy znacie Krzysztofa, więc wiecie pewnie, o kim mówię. No i teraz popatrzcie, co nam będzie potrzebne do zrobienia takiego robocika, takiego stworka. Będzie nam potrzebna płaska bateria, o, taką jak ja mam też tutaj. Ta bateria została kupiona w Kiku i wiecie co, ja Wam powiem, ile to kosztowało. To kosztowało 3 takie baterie, op, kosztują 4 złote. Pewnie w takich właśnie sklepach typu wszystko po złotówce i tak dalej można kupić takie bateryjki. To jest bateria, uwaga, 3-woltowa. 3-woltowa. Do tego potrzebujemy diody. I te diody nie wiem, ile są woltowe, bo się nie znam na elektronice zbytnio, ale jak pójdziecie do sklepu takiego elektronicznego i powiecie panu, że macie baterię 3-woltową
i potrzebujecie do tego diody, żeby one się zaświeciły, to ten pan na pewno da wam takie diody, jak będziecie potrzebować. Zresztą ci panowie są bardzo mili w tych sklepach, jak przychodzi pani i mówi, że potrzebuje takie coś z takim czymś do takiego czegoś, to oni zawsze są mega ubawieni, ale na pewno pomogą. Przepraszam. No i czego jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy takiej taśmy przewodzącej. Ta taśma przewodząca jest do kupienia też w takich sklepach elektronicznych, albo można w internecie ją po prostu kupić, wpisując po prostu w wyszukiwarce taśma przewodząca z klejem albo samoprzylepna. O, świetnie, mamy tutaj link od Ani, dzięki Ania. IKEA też można kupić o 8 sztuk za 4 zł. Wow, mega. No to już jest ponos, szał. Taśma przewodzącą można kupić, poczekajcie, ja kupuję w takim sklepie Botland takie różne właśnie pierdółki elektroniczne. Wrzucam wam link. Taśma przewodząca z klejem. I ona jest na takiej rolce, ja mam ją tutaj. Już tak dosyć mało mi zostało, ale jeszcze ją mam, oszczędzam. I ona ma tutaj właśnie z jednej strony taką taśmę, którą się odkleja i to jest po prostu taki metal z klejem, który można przyklejać. I to jest bardzo przydatne. Ja kiedyś kupiłam tę taśmę w takiej dużej ilości i tego bardzo dużo używam w różnych projektach, na przykład w Makey Makey, ale też w takich projektach, o których będziemy mówić podczas kolejnych spotkań. Więc warto się w nią zaopatrzyć. Jeżeli chcecie być makersami i chcecie też dłubać, to warto taką taśmę mieć. No i teraz popatrzcie, jak zrobić takiego stworka, który świeci. No i oczywiście musiałam mojemu synowi jeszcze tutaj podebrać plastelinę, ponieważ nie mam piankoliny, ale plastelina myślę też będzie się do tego nadawała. Więc teraz tak, w pierwszej kolejności musimy pamiętać, w jaki sposób podłączyć diodę, żeby świeciła. Popatrzcie, każda bateria, jak wiecie, ma plus i minus. Tutaj na tej wierzchniej stronie, gdzie są napisy, to jest plus, a pod spodem jest minus. Dioda. O, teraz to widać. Dioda jest tak zrobiona, że ma krótszy i dłuższy koniec. I teraz tak, krótszy koniec to podczepiamy do minusa, a dłuższy do plusa. Czyli popatrzcie, tak jak mam tutaj te baterie, hop, tu jest plus, tu jest minus. I teraz mam diodę i wystarczy, że ją, popatrzcie, włożę w ten sposób i ona już świeci. Jak włożę ją odwrotnie, to nie będzie świeciła. Hop, a jak włożę ją tak, to świeci. Tak? Dobra. I teraz tak. Żeby zrobić takiego stworka, potrzebuję dwie diody. Wezmę sobie jedną zieloną i jedną czerwoną. O. Dobra, już mam. I teraz muszę to miejsce tutaj zabezpieczyć tą taśmą, żeby mi się to nie odkleiło, więc muszę urwać, poczekajcie chwilkę, ja to tylko, no nie przygotowałam sobie tych kawałków małych, wiecie, odklejanie ich, to jest po prostu jakaś zmora. Hop. Czy wy macie w ogóle też te baterie i diody przy sobie, powiedzcie mi, bo ja kiedyś prosiłam, żebyście je przygotowali na spotkanie z zakresu laboratorium, to laboratoryjne nasze, ale ono się nie odbyło i ja później zmieniłam trochę tematykę tych zajęć, bo wiedziałam, że tutaj w Makersach będziemy robić takie właśnie stwory. Czekajcie, o. Ale mamy wyobraźnię, super Karolina, dzięki, ja wierzyłam, idą do mnie diody już z miesiąc, a pewnie z AliExpressu, wiem, no, ale to pewnie tam był dobry zakup, więc Karolina, to zostanie wynagrodzone, jak przyjdą, będziesz miała 1000 diod. To będziesz mega zadowolona. Zobaczcie, ja je skleiłam, o, taśmą z jednej strony i z drugiej strony. Ale teraz popatrzcie, jak ja bym teraz przykleiła, okleiła to plasteliną, to jak ja tutaj to w ogóle połączę i złapię palcami, to czasem to przestaje świecić. Tam na tych zajęciach było tak,
że pan prosił, żeby to owinąć taką taśmą izolacyjną. Wiecie co? Ja muszę po nią sięgnąć. Przepraszam, na chwilę zniknę tutaj z wizji. Dobra, już jestem. Ja tutaj mam, wiecie, centrum dowodzenia. Ok, jestem. Mam tu takie pudełko, w którym mam, patrzcie, taśmy izolacyjne. Tak, tak. Wiecie, bo tych taśm potrzeba bardzo dużo. To nie jest tak, że jedna taśma wystarczy. To musi być, patrzcie, ja wam pokażę. Pokażę wam. O, to są moje taśmy izolacyjne. Tak. Nie, nie napadłam żadnego sklepu, nie okradłam. Po prostu je dostałam od przyjaznego elektryka. Dobra, mam tutaj niebieska, może być. I one się naprawdę przydają. Mechanik, no właśnie, coś w tym stylu. Ja bym chciała bardzo, wiecie co, nauczyć się elektroniki. Kupiłam sobie nawet ostatnio w Helionie taką książkę. Tak, kupiłam sobie taką książkę, jakieś takie mini projekty elektroniczne, czy wiecie, takie elektronika dla idiotów, nie? Coś w tym stylu. No dobra, i teraz tak, o, teraz mi to nie świeci. Teraz świeci. Nie wiem, dlaczego teraz świeci, raz nie świeci. Zaraz mi się to popsuje. Wiecie co, przestaje to świecić. Nie wiem dlaczego. Ok. Dobra. No i teraz tak. Zaizolowałam to. Aha, on jeszcze mówił, żeby to zaizolować w ogóle też na górze. Przy samych tych diodach. Nie wiem w zasadzie, dlaczego on to kazał zrobić. Wiecie, nie jestem elektrotechnikiem, właśnie jak pisze Maria. Może tylko udaję, że nim jestem. O, widzicie? W ten sposób. Taką koszulkę zrobiliśmy. No i teraz co? I teraz bierzemy sobie taką, przepraszam, ciastolinę, modelinę. No i formujemy sobie jakiegoś takiego luda, w którego zatopimy te nasze diody. I stworzymy z niego jakiegoś fajnego stworka. Zobaczcie, o. Nie, czekajcie, bo one nie mogą być za blisko. Dobra, o. Hop, tak. Widzicie? Dobra, i teraz trzeba by było, mam już jakieś body, czyli jakieś ciałko. Tutaj jest, tutaj są jego, o. Tu, o, czekajcie, tu jest kamera. Tutaj są jego oczy, tak? No i teraz tu mogłabym coś jeszcze dobudowywać, oczywiście tu już inwencja twórcza, wiecie, dajcie to dzieciakom, to na pewno coś z tego zrobią mega fajnego. Nie będę teraz już tutaj się brudziła, strasznie brudzi ta plastelina. Ja myślę, że ciastolina byłaby fajna, albo ta właśnie piankolina, chociaż z plasteliny myślę, że też, bo wiem, że u nas chyba jedna z trenerek robiła takie ludziki. Tak sobie myślę, że gdyby zrobić mechanizm jak w kartkach grających, żeby można było włączać i wyłączać diody. Karolina, wiesz co, my będziemy o tym mówić podczas następnych, może nie tych najbliższych, ale późniejszych spotkań i będziemy właśnie takie mechanizmy jak w kartkach grających sobie tworzyć i do tego będzie właśnie nam potrzebna też ta taśma przewodząca i diody. Tak więc... Dzisiaj na dzień dobry robimy taki układ, który świeci po prostu, ile mu starczy fabrycznie energii, czyli ten robaczek będzie świecił co najwyżej do jutra, a później po prostu przestanie, skończy swój żywot. Natomiast na innym spotkaniu naszym makersowym zrobimy sobie właśnie takie mechanizmy, w których będzie można regulować to, czy nasze stworki świecą, czy też nie świecą. Jakbyśmy mieli jakiś brzęczyk, to mogłoby wydawać sobie właśnie. Dokładnie, odginało się kabelki, żeby nie świeciło. Tak, my się też będziemy tym zajmować. Natomiast dzisiaj właśnie robimy takie, że tak powiem, jednorazowe stworki. Ja tutaj zaraz już kończę w sumie. Mówiłam, że nie będę robić, ale jednak zrobię. Dobra, okej. Okay. Patrzcie, o, tadam, i tu jakiś taki właśnie stworek świecący, można by było jeszcze mu tutaj doprawić nóżki i on by fajnie się prezentował, ale myślę, że taka ciastolina albo piasolina byłaby trochę fajniejsza, nie brudziłaby przede wszystkim i jakby zastygła, to byłaby fajną
fajną taką pamiątką z zajęć. Tak, dokładnie, Ania. Do następnych zajęć trzeba zrobić napad na sklep elektryczny, ewentualnie garaż, tak, i przygotować sobie jakieś właśnie materiały do działania. Ale myślę, że możecie przez ten czas, zanim spotkamy się następny raz, spróbować zrobić takie właśnie roboty, czy to z jakichś części komputerowych, czy to właśnie z rolki, no, czy też wykorzystać baterie i diody. Przypominam, potrzebna jest bateria 3-woltowa, dwie diody, taka taśma przewodząca, taśma izolacyjna, którą owiniecie, no i potem taka piankolina. Jeżeli zrobicie jakieś stworki ze swoimi dzieciakami, to pochwalcie się nimi na profilach facebookowych, czy to na Mistrzowie Scratch, czy na laboratorium. Napiszcie do nas i pokażcie, co Wam wyszło i opiszcie, jakie były wrażenia dzieciaków. Mam nadzieję, że to będzie też bardzo fajne doświadczenie. Natomiast następne nasze spotkanie będziemy mieli 24, no właśnie, 24 kwietnia. I podczas tego spotkania chciałabym wykorzystać to, co pisze tutaj Katarzyna, silniczek wibrujący. Ja napisałam wibracyjny, ale może być wibrujący. Słuchajcie, na 24 kwietnia fajnie by było, gdybyście przygotowali sobie, tak, silniczek wibracyjny 3-woltowy i małą baterię taką, żeby zasilić ten silniczek. Do tego będzie nam też potrzebna szczoteczka, taśma przewodząca, jakieś plastikowe oczka i w zasadzie to wszystko. Pamiętajcie tylko, żeby taki silniczek, szczoteczka, taka szczoteczka do zębów. W zasadzie to potrzebna nam będzie tylko, ja już Wam pokażę, bo ja tu mam, w zasadzie to będzie nam potrzebna tylko o ta część od szczoteczki. Przepraszam. Bo tę rączkę trzeba odciąć i to nam będzie potrzebne. I to z tego powstanie jeden robocik, natomiast i z niego zrobimy sobie, słuchajcie, pokażę Wam pomysły na wykorzystanie na zajęciach tych robocików takich właśnie z silniczkami wibracyjnymi. Robot sprzątający, można go tak, można go tak wykorzystać do sprzątania na przykład, tak. Będziemy robić robaczki, dokładnie, dokładnie tak. I teraz słuchajcie, poczekajcie, bo ktoś tu już chce rozbierać auto. Kto tu chce? Mój mąż, który podgląda kątem oka, zapytał, czy teraz będę rozbierała auto. Dobre, Katarzyna. Nie, powiedz, że auta jeszcze nie, ale może kiedyś się nauczymy. Składać, a potem, wiecie, składać z powrotem, tak żeby nam części nie zostały. Tak. I z tego zrobimy takie małe robaczki, takie robociki szczoteczkowe. Uwaga, a drugiego robota, którego zrobimy, spróbujemy, zobaczymy, czy nam wystarczy czasu, ale ja myślę, że tak. Aha, zanim jeszcze powiem o tym drugim, pamiętajcie, silniczek wibracyjny mieszka w starych telefonach komórkowych. To są te wibracje, które słyszymy, kiedy mamy wyciszony telefon. Można iść do takiego komisu z telefonami, tam gdzie naprawiają telefony i poprosić o, już Iwona powiem, silniczek wibracyjny jest malutki, słuchajcie, ja Wam go pokażę. Przepraszam, ale wiosna daje się we znaki i mnie tutaj atakuje, już Wam pokażę. Silniczek wibracyjny, on jest naprawdę maleńki. To jest silniczek wibracyjny z telefonu komórkowego. O, taki mały. Zaraz Wam wrzucę link do tego silniczka. O, też w Botlandzie można kupić. Pamiętajcie, żeby taki silniczek miał końcówki z kabelkami, bo jak te silniczki nie mają końcówek, to jest potem ciężko połączyć z baterią. Więc jeżeli kupicie taki silniczek wibracyjny, to on już fabrycznie ma te końcówki takie.
Jeżeli weźmiecie to ze sklepu, jakiego komisu telefonicznego, to patrzcie, żeby on miał jakieś takie właśnie wypustki, końcóweczki, do których można przyczepić jakiś kawałek kabelka, tak żeby doprowadzić to do baterii. Natomiast drugi silniczek można sobie pozyskać. Czekajcie, tu gdzieś miałam, tylko znowu mi to uciekło. Nie pokażę wam, co mam tutaj na moim parapecie, bo mam tu strasznie dużo rzeczy. Ale tu miałam właśnie przedtem taki silniczek z zabawki. Wiecie, jakie są takie zabawki dziecięce, takie, w których są na przykład takie wiatraczki? To są silniczki 1,5-woltowe. One są mniej więcej takiej grubości, a może trochę mniejsze. I do tego będzie potrzebna też bateria 1,5-woltowa, bateria paluszek, bo najczęściej te zabawki są zasilane właśnie bateriami paluszkowymi. Do tego będzie nam jeszcze potrzebny kubek i flamastry. Do tego oczywiście dobrze mieć taśmę izolacyjną, można mieć klej na ciepło i jakieś kawałki przewodów. Można takie po prostu jakieś przewody kupić sobie albo gdzieś, na przykład są takie ze starych słuchawek, albo z jakichś takich kabli, które łączą, nie wiem, jakieś głośniki, ale nie takie, wiecie, wielkie głośniki, tylko takie małe głośniczki. Tylko nie wyrywajcie tego, wiecie, z takich dobrych rzeczy. Poszukajcie czegoś starego. I spróbujcie te materiały sobie to skompletować na następne zajęcia, jakie mówię, na następne spotkanie. I spróbujemy sobie zrobić dwa takie roboty, które będą już się poruszały, bo dzisiaj mamy takie statyczne, takie, którymi my możemy animować, natomiast spróbujemy sobie podczas następnego spotkania właśnie zrobić takie roboty. Ten pierwszy ze szczoteczki jest mega fajny i można super fajne takie eksperymenty, doświadczenia zrobić z tymi robocikami, jakieś wyścigi i tak dalej, ale o tym będziemy mówić już 24 kwietnia. No dobra, to byłoby tyle. Znalazł bateria, teraz przeszukuję szafki z diodami. Pięknie, Kamila, no właśnie o to chodzi. Ja wierzę właśnie w takie zarażanie was i pokazywanie wam, że tak naprawdę to wszystko macie przy sobie, macie w domu, macie w swoich szufladach i możecie zrobić z tego użytek. Ja kiedyś też tego nie wiedziałam, ale jak zaczęłam odkrywać właśnie takie pomysły gdzieś na Pinterestie, to mówię, wow, to mam, z tego mogę coś zrobić. I nieraz jakby no, z dnia na dzień można przygotować jakieś fajne zajęcia w szkole. Pamiętajcie, żeby podzielić się z nami z waszymi doświadczeniami właśnie z rozkręcania różnych rzeczy, tylko pamiętajcie, nie rozkręcajcie dobrych komputerów. Mąż powiedział, że jakby co do klucz do garażu jest tylko jeden. Świetnie, czyli czuję zagrożenie. Tak. Link do zaświadczenia. O, nie mamy. Krzysztof, czy my mamy dzisiaj zaświadczenia? Nie ma, nie, nie, szczerze powiedziawszy, mamy. Super, dobrze. To dobrze, że mamy. Krzysztof, to wrzuć proszę, jeżeli masz. Kochani, zapraszam Was 24 kwietnia o godzinie 19. Przypomnimy Wam jeszcze o tym spotkaniu na Facebooku, więc bądźcie z nami, śledźcie nasze grupy oraz fanpage. I pamiętajcie, żeby podzielić się waszymi doświadczeniami. No to powiedzcie, co będziecie robić jutro. Które roboty? Kilka osób pisze na raz. Na razie z rolek. O właśnie. Z diodami, no jeżeli mamy, oczywiście, dobra. Z rolek i strzelające patyki. Wow, super. Fajne. A dobra, okej, to teraz nie piszcie, bo wpada teraz nam zaświadczenie. Rolki. Super. No tak, i trzeba napaść sklep elektryczny, właściwie taki elektrotechniczny bardziej. Taki sklep właśnie dla jakichś takich elektrotechników, bo tam oni mają te wszystkie takie maleńkie rzeczy. W elektrycznych to takie bardziej większe i kable i duże żarówki, natomiast
Makey, tak, to też jest mega fajna rzecz. Jeszcze na pewno podczas któregoś spotkania będziemy bawić się i będziemy pokazywać makey, jak nie tutaj, to w laboratorium, więc naprawdę śledźcie nasze zapowiedzi webinarów, będą się pojawiały. Na stronie Mistrzów Kodowania jest cała rozpiska tych webinarów, zaraz Wam wrzucę. Mistrzowie kodowania. Dobra, i zaraz Wam wrzucę, chyba że Krzysztof będzie pierwszy. Ja teraz nie widzę, czy on tam coś wrzuca, czy nie. Bierzcie na razie zaświadczenia. Webinary. Mam webinary. Mam link, zaraz zobaczymy, czy. Okej, dobra. Krzysztof wrzucił zaświadczenie, a ja wrzucam, słuchajcie. A ja wrzucam Wam, słuchajcie, rozpiskę webinarów. Tak, właśnie. Rozpiskę webinarów, więc możecie sobie zobaczyć, co jeszcze przed nami. Jeszcze przed nami kilka fajnych spotkań, więc zapraszamy. No dobra, to co, kochani, żegnamy się. To teraz tak. Do garaży, do jakichś strychów, w poszukiwaniu baterii, diod i innych takich rzeczy przydatnych, a może jakaś taśma izolacyjna albo taśma przewodząca jest gdzieś u waszego męża, więc zaatakujcie. Przygotujcie się. Zresztą wrzucimy te informacje, co trzeba przygotować na następny webinar, tuż przed webinarem, tak żeby Wam przypomnieć i wtedy będziemy się bawić. Dzięki, bardzo się cieszę, że byliście. Było nas całkiem sporo i są już dostępne starsze. Nie, ale niebawem będą. Będą dostępne na YouTube, będziecie mogli oglądać. Na Wiki Mistrzowie Kodowania są dostępne webinary z zeszłego roku. Pracujemy nad tym, żeby wszystkie trafiły też do Was i żebyście mogli je oglądać. Duszka Krzysztofa również pozdrawiamy, oczywiście. Dziękujemy bardzo i do następnego razu. Pa, pa, pa. Trzymajcie się. Dobrej nocy. No dobra, to liczę do trzech i gasimy światło. Ok. 3, 2, 1. Pa, pa.